Cześć mordeczki. No, tu mnie zadajecie pytania, gdzie będę podróżował. No na razie to muszę się pieniądze niestety nie zbierać. No ale myślę, że na razie to takie kraje Skandynawia, czyli gdzieś tam Szwecja, Norwegia, może Islandia, tutaj zachód to Chorwacja, Włochy, może Hiszpania, może Francja, Holandia, Niemcy, Czechy, Słowacja. I od razu uprzedzam, że nie biorę nikogo pod uwagę z komentarzy, bo ktoś tam sobie pisze, że mnie gdzieś zabiera, że to tego nie. Mordy, czegoś takiego nie ma, bo tutaj sobie pisywali. Gościu się podaje za nie wiadomo kogo, później się okazuje, że mieszka koło Krakowa. I nie może się przedstawić, bo on jest anonimowym dobroczyńcą. No nie, mordy, takich rzeczy to nie robię. I ja jak będę jechał już w podróż dookoła świata, to ta osoba będzie musiała być sprawdzona przez jakąś tam instytucję i tak dalej. I będę musiał się z nią zapoznać. Gdzieś tam sobie pojechać na jakiś tam wyjazd, coś porobić razem wspólnie. Bo będę chciał, żeby ona mi pomogła te studio prowadzić. A co będę chciał robić podczas takich wyjazdów? No na przykład będę chciał tam zwiedzać, pokazywać wam jakieś ciekawe miejsca, kulturę innych krajów, jakie tam ciekawostki są, może jakieś kulinaria z takich krajów. Będę chciał to połączyć też z takimi rzeczami jak na przykład survival, czyli biwakowanie, łowienie ryb, pływanie kajakiem, robienie grilla czy ogniska, co tam można będzie jeszcze, jazda konna, o, w Laskach na przykład konno jeździliśmy, pływanie kajakiem, tam mówiłem, no na pewno też się pojawią jakieś elementy z jeżdżenia na rowerze, no ale Europy już rowerem nie objadę, tak jak kiedyś chciałem, myślałem sobie objechać Europę, niestety to już nie na moje zdrowie. I co tam jeszcze będzie można? No, o, może chodzenie po górach, no takie rozmaite rzeczy. Zobaczymy. Na razie to musimy pieniążki uzbierać, jak się zrobi cieplej. Postanowię się gdzieś tam samemu wybrać, może gdzieś się przejadę w Polskę. Tak jak kiedyś byłem sam w Łodzi, sam w Krakowie, to gdzieś się wybiorę w jakieś tam miejsce. Także mordeczki, do usłyszenia, do zobaczenia. O, właśnie, a zanim się zobaczymy, może ktoś jest tu z dziennikarzy, którzy mnie tam obserwują, może ma jakieś możliwości rozwinięcia mojego kanału, bo niestety youtuberzy nie odpisują, albo jak odpisuje, to youtuber miał taki 1,5 subskrybentów, o, drugi nawet tego, ale to chcieli pato streamy ze mną prowadzić, to nawet nie biorę tego pod uwagę. Ale może są jacyś dziennikarze tu, którzy tam by chcieli mnie wspierać jakoś, coś ze mną zorganizować, jakiś wywiad czy coś, to serdecznie zapraszam do kontaktu albo ze mną, albo najlepiej przez Fundację Szansa dla Niewidomych w Olsztynie. I co mogę wam jeszcze powiedzieć? O! Dziennikarze, policjanci to wiem, że mnie obserwują, bo tam kiedyś nawet wiem, którzy. Także mordeczki, do usłyszenia, do zobaczenia. Taki krótki vlog i trochę informacji. Cześć mordy, trzymajcie się. Zapraszam do playlist Niewidomej Technika. To są playlisty o takich tam rozmaitych rzeczach technicznych, majsterkowaniu, Niewidomej w Wielkim Mieście. Czyli to jest playlista jak sam podróżuję. Z kamerą przez świat to tam są jakieś filmy z muzeów, wypady rowerowe. To tam są w Szwecji ze Szklarskie Poręby. Filmiki. Jeszcze zapomniałem powiedzieć na ostatnim vlogu, że byłem też z Grześkiem na maratonie szosowym w Zambrowie. 140 km przejechanych i mam stąd medal. Cześć mordy, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Idę dalej na spacer, bo jest ciepło. Skorzystam z dzisiejszego ciepłego dnia.